Witajcie na kanale Mathematics, gdzie w każdą środę o 14 kolejna dawka zrozumiałej, ciekawej matematyki, a w tym odcinku również matematyki z prezentami. Ale najpierw zobaczcie fragment mojego ostatniego w tym roku wykładu dla moich studentów tutaj na koledżu w Las Vegas, gdzie właśnie uczę matematyki. The first thing I would like to show you is that grid you see on the screen now. And I'm going to ask one volunteer, maybe you, to write a number here on the board, the big one so everyone can see, from 1 to 80. From 1 to 80, right. Just make it a whole number, please. Don't put like 5.5 or something, okay? And my task will be try to guess it based on a few questions. So if you look at the... those cards, we have four different cards over here, right? So let's just focus on the first one. And the question is her number on the first card? Yes. Now these numbers are in order, so it shouldn't be that hard to find it. But is the number on the first card? Yes. All right. Is it red or black? Black. All right, second card. No. Is the number here? All right, third card. Yes. All right, red or black? Black. All right, and finally here. Is it here? No. So 20. Wait, yeah. Okay, well, there you go. Wait, where? Oh, right here. Oh, you knew it? Well, I just told you what the number was. You know, it's you got a camera. How did you see the number? No, he's just making a YouTube video. Okay? Too fast? One more time? One more time, all right. All right, some other volunteer. You are the most talkative person in the class. So you go ahead. So you don't have to go in order, so yeah. I can maybe start with this one. So it's his number on the first card. He's still writing it? So it's the double digit? Yep. Thank you. I didn't mean to ask that. You can change it. Okay, well, anyways. Is his number on the first card? Yes. Yeah. Red or black? Black. All right, how about this one? Yes. Black or red? Black. All right, how about this one? Yes. Red? Yes. How about this one? Yes. Red. So 50. Yes. Yes, there you go. I don't get it. Any questions? No teacher. Yeah. How did I get it? All right. I'm glad you asked. All right. So, I don't know, maybe a couple people were late. Maybe let's do it just one more time. Just, you had the volunteer this time. All right, very good. A whole number from 1 to 80, all right? Do you want me to raise your hand? All right. So let's do it like this. You're writing over here. I'm just looking over there. Okay. Fair enough. All right. So I guess we have to agree which card is first. Let's go from the top left corner. Or you can change the order however you like. Maybe the last one first. I don't know. Let's. Okay. This card over here is her number on this card. No. All right. How about this card? No. How about this one? Yes. Red or black? Black. How about this one? Yes. Red or black? Red. So 7. Yes. Yes. 7 it is. No camera, no reflection, nothing like that. Okay, fair enough? Yes. All right, any questions? Yes. Did you know yes. That? All right, I'm glad you asked. To, co właśnie widzieliście, nie jest w programie nauczania tutaj w koledżu, ale ja zawsze robię coś fajnego na koniec semestru, żeby studenci mieli też trochę wgląd na matematykę poza programem nauczania koledżu, czy liceum, czy cokolwiek, bo matematyka jest o wiele szersza i o wiele ciekawsza niż program nauczania jakichś tam szkół. A nasz konkurs będzie dotyczał właśnie tej sztuczki matemagicznej, którą właśnie widzieliście. Żeby wziąć udział w konkursie, należy zrobić 3 rzeczy. Po pierwsze, należy rozwikłać, jak ona działa. Co ja robię,
że tak o szybko mogę powiedzieć, jaka liczba została napisana albo wybrana przez no tam kogoś, kto bierze udział w tej sztuczce. Po drugie, należy napisać, jak te karty są zaprojektowane. Patrząc na nie, widać jasno, że poszczególne karty mają jakiś trend. Ale pytanie jest, jaki jeden algorytm tworzy wszystkie karty. Nie poszczególne, ale wszystkie naraz tworzy jeden algorytm i to należy rozwikłać. No i trzecia rzecz, należy opublikować jakikolwiek odcinek Math & Magic na jakiejś platformie, czy to Facebook, czy Twitter, czy Wykop, czy gdziekolwiek. Zrobić z tego zrzut albo wziąć link i wysłać mi link raz z rozwiązaniem zagadki oraz z rozpisanym algorytmem tworzenia tych kart na mój adres e-mailowy. Pierwsze 10 osób, które spełni te trzy warunki, weźmie w udział w rozlosowaniu tej wspaniałej butelki z kodem trygonometrycznym prosto z Ameryki. Zobaczycie, że w Ameryce mamy parę różnych funkcji, a co za tym idzie, parę różnych wzorów, których w Polsce nie uczą, których w Polsce nie ma, przynajmniej nie było, kiedy ja się uczyłem trygonometrii jeszcze w liceum, więc to będzie specjalna, unikatowa dla Was butelka. No i napiszę do wydawcy Macmillan, który przecież lobbuje mnie tak często, żebym używał ich materiałów, niech zasponsorują, może więcej butelek, może całe 10 osób, wszyscy dostaną po takim prezencie na gwiazdkę. A nawet jak Wam się nie uda wylosować tej wspaniałej butelki, to po pierwsze będziecie mieli satysfakcję, że jakiś kod matematyczny żeście pokonali, rozbroili, a po drugie będziecie mogli sobie takie karty wydrukować, pociąć i dać do portfela. No i może kiedyś Wam się przydadzą, żeby na przykład nawiązać rozmowę. Mnie się przydały już wielokrotnie. Czasami nie wiesz, co robić. Gdy rozmowa się nie klei, to się pytasz dziewczyny nie ile ma lat, tylko czy na przykład czyjej wiek jest na tej karcie, tak, nie. No i później mówisz, o, masz 22 lata. I wtedy rozmowa już się troszkę inaczej klei. Uwierzcie mi, to działa. A my, kujoni, też musimy sobie jakoś radzić, więc może właśnie w ten sposób. Póki co, to był koniec 49. odcinka, ostatniego w tym roku. Wszyscy moi studenci udają się na świąteczną przerwę, również Math & Magic. Żegna się z Wami w tym roku. Kolejny odcinek pod koniec stycznia, kiedy wszyscy wrócą do szkoły, ale jak co tydzień, dzisiaj koniec 49. odcinka, także wiszę Wam 49 pompek. W szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Na razie mam ich 245. Mam nadzieję, że przy 50. odcinku będę się mógł pochwalić przynajmniej 250 subskrybentów, ale do setnego odcinka mam nadzieję, że no, tych subskrybentów przybędzie i będziemy mieli ich przynajmniej 1000. Ok? Zaczynamy. 49 pompek. Kibicujcie mi. 6, udało się. Było trochę łatwiej niż w zeszłym tygodniu. No ale może nabieram wprawy. Szkoda, że tu nie ma żadnej wody, ale no cóż, to jest ta nowa butelka. Także rozwiązujcie moją zagadkę, a na razie wszystkim życzę wesołych świąt, szczęśliwego Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Widzimy się w styczniu. Dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się. Cześć.